Sylwestra, grając na festiwalu telewizyjnym, jest multum pracy, nie ma co ukrywać, i w dni poprzedzające samego Sylwestra, jak i oczywiście w samą noc sylwestrową. Tylko ja się zawsze świetnie bawię. To jest dla mnie trochę celebracja całego roku, też udanego, no bo jednak koncert sylwestrowy jest zwieńczeniem udanego roku, bo też jest się w wąskim gronie artystów, którzy mają możliwość wystąpienia na takich imprezach. No a z moim zespołem wspaniałym, który też tam był ze mną, no nie da się nudzić, więc my tam swoje też pobalowaliśmy. Ja osobiście nie jestem zbyt związany z branżą i z innymi artystami, którzy gdzieś tam, z którymi gdzieś się spotykam. Mam znajomych, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do nich i też pałamy do siebie sympatią, wydaje mi się. Ale też, jeżeli skupiasz się też na swoim wykonie i chcesz, żeby to wyszło jak najlepiej, to też nie do końca jest czas na jakieś miłe pogawędki, no bo jednak przygotowanie stylizacji, make-upów, fryzur i tak dalej, plus też trzeba trochę czasu na wyciszenie, bądź na, nie każdy ma taki sam sposób na przygotowanie się do samego wykonu, ale jednak to jest wytężona praca i o ile można sobie, można się przywitać, zamienić parę słów, to jednak potem każdy jest w biegu i mimo, że to jest Sylwester, to jednak ciężko się złapać w trakcie samego Sylwestra i spędzić czas ze znajomymi z branży.